A my już jesteśmy w tej chwili przy ulicy Łużyckiej i tutaj przepiękne dzieło za nami, a obok mnie gość naszego radia w tym momencie, Łukasz Chwałek. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest, słuchajcie, człowiek, który zaprojektował to dzieło, które właśnie dzisiaj uroczyście odsłaniamy w Zielonej Górze z okazji 700-lecia, 800-lecia Zielonej Góry. Jaka jest idea tego projektu? Ideą było przekazanie tutaj takiej wiedzy małej o Zielonej Górze dla mieszkańców Zielonej Góry. I jest to taka wycieczka historyczna przez 800 lat tego, jak Zielona Góra budowała się, tego, jak wygląda teraz. I jest też mały akcencik tego, jak może wyglądać za najbliższe 100, 200, być może 300 lat. A jak się udało wybrać te najbardziej kluczowe elementy, które właśnie znalazły swoje miejsce na muralu? No nie było to łatwe. Samych zdjęć i motywów, które chcieliśmy tutaj przedstawić, było bardzo dużo. Zielona Góra ma bogatą historię, ale skupiliśmy się tutaj na takich najważniejszych, które jakby tworzyły to miasto, czyli założenie Zielonej Góry, podpisanie dokumentu, który sprawił, że to miasto zyskało jakby prawa, oraz umieściliśmy tutaj główne firmy, które tworzyły ten przemysł zielonogórski. No i jest Bachus, pojawił się. Wspominam o tym, bo on dzisiaj na antenie naszego radia i telewizji występował. Ważna postać w Zielonej Górze. Tak, Bachus to taki symbol teraźniejszych czasów, także nie mogło go zabraknąć. I oczywiście jest to też symbol winobrania, czyli coś, co jest nieodłącznym elementem Zielonej Góry. Jak długo ten projekt powstawał? Zwena i Boża Iskra? Ciężko powiedzieć, bo to już dawno temu, tak naprawdę już zapomniałem o tym projekcie. Ale myślę, że około miesiąca mógł stać. Może to nie była praca, taki bity miesiąc, ale coś koło miesiąca. Coś koło miesiąca. Artysta pracował nad projektem, rozmawiamy z Łukaszem Chwałką, no a my nie koło miesiąca i nie koło roku, ale może i zawsze będziemy ten mural oglądać przy ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze. Na koniec jeszcze jedno słówko. Proszę powiedzieć o tym, jak on został tutaj już wykonany, namalowany. Ściana została zagruntowana, a następnie została pokryta farbą głównie silikonową. Technikalia, a osobowo też miał pan oko, jak to powstaje, żeby dopilnować każdego centymetra? Czy to się już działo swoim rytmem? Tak, oczywiście. Malowaliśmy wszystko według tego projektu i w każdym tym etapie jakby uczestniczyłem. Jeśli chodzi o technikalia, nie wiem, używaliśmy tutaj podczas malowania tylko wałka, to jest może taka ciekawostka mała. Cały mural został namalowany wałkami, głównie gąbkowymi, czyli narzędzie, którego jako Fundacja Kolawo używamy głównie. Bardzo dziękuję za te informacje, za te komentarze i za to dzieło, które za nami. Łukasz Chwałek był z nami. Idziemy dalej, szukamy teraz prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Dziękuję, do zobaczenia i miłego świętowania dzisiaj. Dziękuję bardzo. No i złapaliśmy prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Nie, złapał, już tutaj byłem, także nie trzeba było mnie łapać. Ja myślę, że... gdzie pana nie było w czasie tego winobrania? O tym rozmawialiśmy, jest tyle rzeczy, które się dzieją, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, co dzieje się przy ulicy Łużyckiej, przy areszcie. Przed chwilą rozmawiałam z Łukaszem Chwałką, który przygotował projekt tego dzieła, które mamy za plecami. Duma z tej historii miasta? Ja myślę, że każdy powinien przyjść zobaczyć, jak wygląda miasto na kilkuset metrach namalowanych tutaj na tym murze. Ja się z tego bardzo cieszę. Wielkie podziękowania dla pani dyrektora aresztu za zgodę na to, żebyśmy mogli w ten sposób upiększyć również miasto. Tutaj zawsze było napiszone różnych reklam, a teraz jest historia Zielonej Góry. Jestem przekonany, że każdy znajdzie kawałek swojej własnej historii, przeglądając ten mural. Mieszkańcy od razu dopytywali, czy tutaj się pojawią jakieś tablice wyjaśniające poszczególne elementy, bo nie każdy z nas zna biegle historię Zielonej Góry. To trzeba się nauczyć historii, a tutaj to wszystko zależy od autora, nie ode mnie. Ja kilka rzeczy zrozumiałem. Wiem, gdzie jest Faluwas na tym muralu. Oczywiście odnalazłem Bachusa. I Bachus. I Bachusa odnalazłem, także każdy na pewno też odnajdzie to, co mówiłem, kawałek swojej historii Zielonej Góry. Uroczyste otwarcie, odsłonięcie właściwie muralu przy ulicy Łużyckiej. Zachęcamy, żeby ten mural przyjść i obejrzeć na żywo. Zdecydowanie tak, na żywo on robi naprawdę piorunujące wrażenie.